Witajcie, moi kochani, jak co tydzień w horoskopie. Witam was serdecznie, utulam mocno. Och, tak się cieszy moje serce, że znowu jesteście, że znowu was widzę. Tak się cieszę, że widzę ciągle te same osoby i nowe osoby, które przychodzą. Jakie to jest dla mnie radosne, jak to mnie motywuje, kochani, i inspiruje do dalszej pracy. Dziękuję wam za tą obecność waszą tutaj. Ona jest bardzo dla mnie ważna. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dalsza rzecz, zobaczmy sobie, przypomnijmy sobie, jakie są zasady. Pamiętajcie, kochani, to są czytania ogólne, więc nie bierzmy tego aż tak szaleńczo osobiście, bo się można pogubić wtedy w życiu. Tu trzeba też tą wewnętrzną inspirację naszą dopuścić do głosu, intuicję, prawda? A tu z czytanka bierzmy to, co rezonuje, to, co nie rezonuje, zostawmy dla tych osób, które mają to usłyszeć, jest to dla nich ważne. Oczywiście nagrywam w systemie otwartym, jak zawsze mówię wam, więc możecie dowolnie buszować po kanale, poszukiwać informacji nie tylko ze słoneczka tutaj księżyca czy ascendentu, ale też z innych aspektów, które czujecie, że może tu coś dla was to być, jakaś informacja, jakaś podpowiedź. Czyli z kosmogramu buszujcie dowolnie. Zapraszam też na Wybierz Kartę. Bardzo duże playlisty już mamy. Zapraszam do playlisty z rozwojem duchowym, z moją ścieżką, pogotowie energetyczne, rozwój duchowy. Jeżeli ktoś ma ochotę, zapraszam serdecznie. Oczywiście zapraszam na nowy kanał Tarot i Oracle. Pięknie się rozwija, coraz więcej fajnych rzeczy. Mamy naukę tarota co piątek o 19 kolejny odcinek i w tygodniu we wtorki mamy o 19 recenzję. No i jeszcze tam jakieś ciekawe, fajne rzeczy będą. Tak, zapraszam was, kochani, do brania udziału także w loterii, która nadal trwa, każdy może wygrać, a dzisiaj, kochani, chodźmy już, zobaczmy, co to w tym tygodniu dla nas. Witam wszystkie osoby spod znaku raka. Zobaczmy, kochani, co to dla was, co dla raczków. Wyższa jaźń, bardzo proszę o przekazanie informacji, podpowiedzi dla osób spod znaku raka. O, jaka piękna karta, 18 i mamy tutaj ducha zwierzątka jelonka, zobaczcie. Pozwól sobie na taki delikatny, na delikatność, na delikatny dotyk, na delikatność w stosunku do siebie, może w stosunku do kogoś, ale tu czuję dużo do ciebie, jakby do siebie, prawda, że może się traktujesz zbyt surowo, raczku? Tak, może by tu trzeba tak troszkę wyluzować jakby. Może w oczekiwaniach w stosunku do siebie, albo w aspiracjach, ambicjach. Gdzieś tu trzeba więcej delikatności. I ponieważ jest osiemnastka, to tak to czuję, że ty tego nie widzisz. Ty nie czujesz tego, że surowo siebie traktujesz, albo właśnie surowo do siebie podchodzisz. Oczywiście może tutaj dla kogoś chodzić o kogoś, prawda? To tutaj każdy się musi zastanowić. No dobra, zobaczmy ogólnie całą historię. Okej. Mamy tak, króla pentakli i pazia pentakli jako coś nowego, ewentualnie powracającego. Karta gwiazda, przepięknie, jako temat ważny, i karta trzy pentakle tutaj, także w temacie ważnym, ale też jako rada, trójka pentakli, dobrze. Relacje, związki, miłość, teraz zobaczmy. Wow, 10 pentakli, pięknie. I jeszcze mamy pentakle także w sprawach zawodowych, urzędowych, tu są 4 pentakle z kolei. I na końcu mamy tu zawsze stosik, jeżeli ktoś jest nowy na kanale, witamy ciebie serdecznie. I tutaj zawsze trzeba się odnaleźć ze swoim życiem. Może to dla ciebie już się stało, może dzieje się teraz, a może dopiero przyjdzie. I mamy, zobaczcie, dwa wow! Wow! Dwa kielichy, as kielichów i 7 kielichów. Same kielichy, kochani, emocje, uczucia, miłość, wzajemność. To poczucie takiej fajnej wymiany, przynależności, pojednania, połączenia. No jakieś raczki tu się zakochają, ale jakieś raczki też będą mieć wątpliwości na ten temat. Zobaczcie, król kielichów dalej, to jest niesamowite. Macie czas, ten tydzień pod tytułem miłość, relacja, związek. Czy ja
tu mam wchodzić w ten temat, czy brać ten kielich, który tu jest mi dawany, prawda? Co ja mam zrobić? Tutaj mogę wybrać inną rzecz jeszcze, prawda? Czy to jest dla mnie wystarczająco piękne, satysfakcjonujące, wyjątkowe? Czy może się tu zdecyduję na coś innego? No, ktoś tu może mieć dwie osoby do wyboru i właśnie taki trudny orzech do zgryzienia. Bardzo ciekawe. Ale dla niektórych z Was, kochani, jeszcze poczułam, że ta siódemka kielichów może to być po prostu ilość przepięknych uczuć, które otrzymacie w tym czasie od kogoś może. Wow! Ale pięknie. No powiem Wam, że pięknie. Jakieś raczki tutaj też wykonują przepiękną pracę z miłością własną i wartością własną i tu czuję, że jakieś efekty przychodzą w postaci tych relacji lustrzanych, czyli w relacjach z innymi ludźmi rozpoznasz, że w Tobie się dokonała zmiana, prawda? Ta dobra taka zmiana. Fajnie, cudownie. Bardzo się cieszę razem z Wami, kochani. Zobaczmy te dodatkowe karty dla raków. No bardzo pięknie to wygląda póki co. Już będziemy sobie opowiadać. Jakaś pasja tu się pojawia. Pozwól, żeby Twoje serduszko i dusza śpiewały w radości. Czyli tu przychodzi, kochani, coś fantastycznego do Was. Już tamten tydzień mieliście przepiękne czytanie. Wow! I tu kolejne czytanie jest jakby kontynuacja, ja czuję. Przychodzą tutaj jakieś rzeczy... Tak, dobra, idźmy po kolei. Coś nowego, ewentualnie powtarzającego się, powracającego. Mamy króla pentakli i pazia pentakli. Czyli właśnie... przychodzi jakaś propozycja, oferta, przychodzi jakaś wiadomość, bardzo dobra wiadomość, która Ciebie cieszy. Może się tutaj komuś rodzina powiększać, nie musi chodzić o dziecko, może chodzić o dziecko, ale może też chodzić o... może poznajesz kogoś i tu właśnie zakochujesz się może? Znaczy, tu widać, że się zakochujesz, że to widzisz, że otrzymujesz propozycję, poznajesz się, prawda? Ale jest tu pasja, przyciąganie, jest tu wszystko, czego potrzeba. Czujesz, że to jest poważne. W związku z tym postanawiasz przedstawić tą osobę swojej rodzinie i tutaj jest takie poczucie, że ta rodzina się powiększa. Może to być oczywiście też, że ktoś z Twojej rodziny też wykonuje taki ruch, czyli może ktoś się tu poznał z kimś, prawda? Ktoś tu się zakochał. Czuję, że to jest dosyć poważne i postanawia przedstawić tą osobę rodzinie. Też tak czuję. No super, powiem Wam, pięknie tutaj to wygląda. Jeżeli chodzi, kochani, tutaj ta karta gwiazda jako temat ważny. Karta gwiazda, gwiazda zawsze nam mówi to, co trudne już za Tobą. Zapowiada właśnie zakończenie sytuacji trudnej, która się gdzieś przedłużała. Jest to też karta, która mówi nam o uzdrowieniu, albo oczywiście o potrzebie uzdrowienia. Jeżeli tak, to wtedy w obrębie rodziny tutaj byłyby jakieś kwestie jeszcze do wyjaśnienia, coś może do jakby wspólnego popracowania nad tym. Zobaczcie, bo mamy trzy pentakle, 10 pentakli i kartę gwiazdy, prawda? Ale tutaj dla jakichś raczków spełnione marzenie masz na wyciągnięcie ręki. Uwierz w siebie. I działaj, mówi karta gwiazda. Brawo, pięknie. Trójka pentakli jako rada mówi właśnie o tej współpracy, czyli pozwól sobie na współpracę, gdzie czujesz, że jest to właściwa współpraca, która przynosi dobre efekty, prawda? To tutaj chodzi o taką współpracę właśnie, która wiesz, że przynosi dobre efekty. Zobaczmy dalsze karty. Zobaczmy dalsze karty, ale mi się uśmiecha buzia, no powiem Wam, że wow, wow, przepięknie. W obrębie rodziny tutaj jakieś dobre rzeczy się dzieją, może ktoś tutaj zyskuje jakby dobrą pracę, albo jakieś pieniądze przyszły, może jakiś spadek tutaj też może być, jakieś tu przesunięcia jakby w obszarze rodziny. Pojawiają się. Czekajcie, bo te karty coś... O, dobra. Oj, zobaczcie, wow. No, potwierdzenie moich słów. Miłość. I to nie... Miłość nie taka jakaś zwyczajna, tylko bezwarunkowa się tutaj pojawia. Zobaczcie.
mamy affection i attraction, czyli przyciąganie, i też to takie affection, czyli to takie wzajemnie, tak nazwijmy to, zauroczenie jeden drugim, prawda? Czyli wow, jakieś raczki się tutaj zakochują, może już się zakochały, ale tu czuję, że w tym tygodniu coś z tym raczki robią. Jeżeli masz gdzieś kogoś na widoku, na oku, to działaj, bo to jest genialny tydzień, żeby jakby wyjść i wyjść z tą propozycją, powiedzieć prawdę, powiedzieć szczerze, prawda? Fantastycznie, zobaczmy prawdę ukrytą i potem przejdziemy sobie do drugiej talii. Ktoś tu mówi, że chce się poczuć tak jeszcze raz. Później mamy, udało ci się podejść bliżej niż komukolwiek, i ostatnie, tutaj ktoś jakby odszedł, zanim mógł być porzucony, więc jakiś taki lęk tutaj czuję głęboki przed byciem porzuconym, co zmusza tą osobę do wycofywania się, jeżeli czuje, że się zaczyna robić poważnie, bo boi się, że w pewnym momencie będzie to porzucenie. Ale ja mam poczucie, że to jest przeszłość, kochani, że to jest coś, co było. Gdzieś tutaj puka do was na nowo, prawda? Może we wspomnieniach, może ktoś tu po prostu tak myśli, bo to nie czuję, żeby to były tutaj te wiadomości, które przychodzą, bo te wiadomości są bardzo pozytywne, bardzo piękne, a tutaj jest taka ciężkość jakaś. No dobrze, każdy będzie pewnie wiedział, jak to w życiu udanej osoby wygląda. A my teraz dla raczków dopytajmy. Król pentakli i paść pentakli. Oczywiście raczki kochane, jeśli tu jest tyle pentakli, no to muszę wspomnieć na temat zdrowia. Gdzieś tu zadbajcie, jeżeli czujecie, że no właśnie, i to bring a gentle touch, to co było na początku, właśnie też mówi o tym, zadbaj o siebie, zatrosz się o siebie. Może więcej odpoczynku by tu trzeba było, prawda? No właśnie, i zobaczcie, cztery pentakle dwa razy. Czego się trzymasz kurczowo? Dlaczego trzymasz się kurczowo niektórych rzeczy, które nie dają ci radości, czy satysfakcji, czy spełnienia, a dalej się tego trzymasz, prawda? Czyli tu trzeba by sobie odpowiedzieć na to tak generalnie uczciwie, każdy osobno. To jest aż niesamowite, że macie tak dużo denarów. Więc zdecydowanie tutaj w tym czasie ta czwórka pentakli z jakiegoś powodu tutaj... Z jednej strony widać, że chcielibyście tu coś zadziałać, może gdzieś zainwestować, prawda? Ale dwa razy czwórka pentakli mówi, uważaj, żeby nie wydawać pieniędzy jakoś tak zbyt lekko, bo to jest czas teraz, żeby coś zaoszczędzić, żeby sobie gdzieś odłożyć, bo tu coś się zmienia w obrębie rodziny. Może będzie jakiś wydatek, prawda, w obrębie rodziny, bo coś tu się będzie takiego działo, że będzie trzeba zainwestować wtedy. Powstrzymaj się przed jakimiś zbędnymi inwestycjami, o może tak powiem, albo zbyt dużymi inwestycjami. Bo na przykład jeżeli chcesz coś kupić, to może się okazać, że za jakiś czas to coś będzie w lepszej cenie na przykład, więc tutaj... No wiadomo, każdy musi tutaj sam patrzeć na to, prawda? Tak. Teraz jeżeli chodzi o osoby, które tutaj chciałyby się starać jakąś pożyczkę czy jakiś kredyt, to nie jest dobry tydzień, kochani. Absolutnie nie, bo albo nie dostaniesz tego kredytu, albo będą niekorzystne dla ciebie tutaj, niekorzystna umowa jakby, więc ja bym to powiedziała, że to jest tydzień, który nawołuje do takiego troszeczkę wyluzowania w pewnych obszarach, ale też obserwuj sytuację i jeżeli trzeba, zatrzymaj się troszeczkę, czy nie dawaj się... gdzieś tej wewnętrznej potrzebie inwestycji wciągnąć, bo tutaj jest pokazane, zatrzymaj to, prawda? Zatrzymaj to. Nie wydawaj jakby. Tak. I teraz, kochani, jeszcze co tutaj czuję. No właśnie, czy tutaj jakieś raczki nie,
nie postawiły za bardzo na pracę, zarabianie, angażowanie się w rzeczy gdzieś poza domem, bo czuję tutaj, jakby mało było miejsca w tobie, może w twoim serduszku na miłość typowo, a dużo jest właśnie na takie kwestie załatwiania, zarabiania, organizowania, prawda? I przez to tutaj też ten gentle touch i ten dotyk właśnie taki delikatny, bo jakby brakuje w twoim życiu tutaj, oczywiście to ja mówię do raczków, które to czują, że to rezonuje, że gdzieś tu brakuje tego romansu, może tego flirtu, tej rozrywki, tego miłości właśnie, przyjaźni, czegoś takiego delikatniejszego. Dużo tu jest konkretów, dużo tu jest życia, dużo tu jest takich praktycznych decyzji, rozsądnego podejścia i tak dalej. Natomiast jakby brak tutaj jest, chciałam powiedzieć, bajki, takiej, wiecie, takiej, tego romansu, takiego flirtu, ucieszenia się życiem. Dokładnie, zobaczcie, to w obrębie rodziny, relacji i związków dużo się dzieje, dużo będzie przepływu informacji, bo no tak, możliwe, że ktoś tu odszedł z tej rodziny też wcześniej, albo ktoś tutaj zmienia, wyrusza w dalszą podróż. Ja tu czuję, że może ktoś wyruszać w podróż w znaczeniu nie będę tutaj, bo każdy wiadomo, każdy tutaj gdzieś indziej, kochani, jest 88. Poczułam, że ktoś może się gdzieś wybiera w jakąś podróż. Może na studia też, z jakiegoś powodu to tu poczułam, żeby się kształcić, żeby się rozwijać. Ale w większości czuję, że tu są jakieś decyzje, idę dalej, prawda, ruszam dalej. I tutaj zobaczcie, mamy kartę gwiazdę i koło fortuny, więc tu widać, że wow, z przeznaczenia, zobaczcie, ta karta wypadła w ten sposób, aby wam się pokazać, czyli zastanów się, czy gdzieś tu z przeszłością nie łączy ciebie jeszcze z jakąś osobą z przeszłości, coś, co sprawia, że twoja energia jest podzielona i jakby nie do końca skupiasz się na tym, co tu i teraz, bo dużo myślisz o tym, co było. Zobaczcie, to jest niesamowite. To jest pokazane, że to jest do przeszłości jakby, prawda? Ale jednocześnie jest pokazane, skup się na przyszłości. Zobacz, tą przeszłość, co? Zostaw już, prawda? Bo to jest jakby tył tej karty. Skup się na tym, co przed tobą. Ciekawe. Ja to tu wam położę w ten sposób, bo to jakby taka dodatkowa karta nam wypadła. Natomiast to bardzo pokazuje, że gdzieś tutaj mam poczucie, jakby brakuje wam troszkę, kochani, takiego prawdziwego kontaktu z drugim człowiekiem, ale takiego prawdziwego, takiego głębokiego, na takim głębokim emocjonalnym poziomie. Może ktoś z was pragnie prawdziwej miłości właśnie, takiego zaangażowania, prawda? Może o to chodzić też. Okej. Cztery pentakle i trzy buławy. Tu się wstrzymaj przed jakimiś gwałtownymi ruchami, tak jak było mówione, czyli żadnych tutaj inwestycji szalonych czy wielkich zmian, ale jednocześnie trzy buławy pokazują, że to jest czas na to, żeby już jakby z tym planem, jakby wiedzieć, gdzie później, co dalej, prawda? Czego pragnę, czego chcę, co jest moim priorytetem teraz, gdzie chcę się udać, co chcę zrobić w tym moim życiu, prawda? Czy chcę coś zmienić, czy chcę, co chcę zostawić, prawda, przy sobie, a co chcę zostawić za sobą. Z jakiegoś powodu tak mi się dosyć trudno mówi, więc czuję tutaj jakąś ciężkość, może w wypowiadaniu się właśnie dla kogoś, albo pełna koncentracja jest jakby na sprawach materialnych, natomiast brak jest koncentracji na rzeczach z życia emocjonalnych, co sprawia, że gdzieś się w tobie zbiera ten żal i taki smuteczek emocjonalny, bo nie masz z kim o tym jakby porozmawiać. I zobaczcie, i tutaj jako rada właśnie nie blokuj się na emocje, przyjrzyj się emocjom swoim, które czujesz, zobacz, co to jest i dlaczego to jest, prawda? I skąd to się wzięło. Tak, czy chcesz to uwolnić, czy chcesz to uzdrowić, jakby nie uciekaj przed tym, nie blokuj się.
też tutaj czuję, uważajcie, żeby się nie blokować na jakieś rozmowy właśnie, szczególnie w obszarze grupy, czyli na przykład rodzina czy w pracy, prawda? Tutaj ważne jest, no i też w parach, zobaczcie, w dwie strony to idzie, prawda? Ewidentnie zablokowanie jest na tej przeszłości. Może się coś stało i tutaj gdzieś sobie to ciągle wypominacie. Trzeba by to zostawić, opracować nad tym, więc może jakaś terapia albo po prostu rozmowa ze sobą. I idźcie w przyszłość już, zostawcie już tą przeszłość ze sobą. I tu zobaczcie, mamy rycerza mieczy, ale też karta diabła mi tam gdzieś migła wcześniej, więc tak, uwaga tutaj na jakieś iluzje, żeby nie popadać w iluzje, żeby być szczerym, bezpośrednim, konkretnym, kontaktowym też. Tylko zobaczcie, znowu jak to tu widać, jeden w przeszłość, drugi w przyszłość. Gdzieś jakby tutaj brak jest tego połączenia jakby, prawda? Żeby być tu i teraz, zobaczcie, żeby się skupić na tym, co tu i teraz. I to jest może też te siedem kielichów dla kogoś, czyli może nie potrafisz zostawić czegoś, co odeszło, skupiając się na tym, co masz tu i teraz. Wiecie, jak łatwo sobie to przepracować, żeby poczuć to, co pomoże tu ruszyć do przodu? Zastanów się, jak byś się czuła, czy jakbyś się czuł, gdyby to, co masz tutaj blisko, jest dla ciebie fajną radością, jakimś spełnieniem, jakimś szczęściem. Może to być człowiek, może to być super praca, cokolwiek. Jakbyś się poczuła, czy poczuł, gdyby to zostało przez ciebie utracone? To zawsze otwiera oczy. I poczuj to przez chwilkę i się zastanów, czy ja chcę to stracić. Jeżeli nie, no to tu by trzeba, słuchajcie, zadziałać. Macie dwóch rycerzy, ale tu by trzeba też skorelować te działania, bo one są jakby jeden w prawo, drugi w lewo, prawda? Trzeba by się tu dogadać, umysł z sercem. Co ja chcę, prawda? Jak ja chcę zadziałać i też skupić się na tym. Ja czuję cały czas, żeby wam powtarzać, żeby się skupić na tym, co tu i teraz, a nie bujać po przeszłości, czy przyszłości, czy przeszłości, prawda? Zobaczcie, cały czas to jakby miesza mi się, co chcę powiedzieć, czyli może ktoś z was też nie potrafi tak klarownie się wypowiadać, może to jest stresujące dla ciebie podczas jakichś rozmów, może te słowa nie wychodzą ci tak, jak trzeba. Spróbuj to napisać, może co chcesz powiedzieć. I jeżeli ci się nie uda powiedzieć tej osobie w takiej formie, w jakiej chcesz, to może możesz dać tej osobie do przeczytania. No, zależy, kto to jest, prawda? Albo po prostu tej osobie to przeczytać. Tak, przeróżne tu czujesz sytuacje, bardzo dużo, kochani, takich różnych nagromadzonych rzeczy, ale powiem wam, tydzień absolutnie, absolutnie niesamowity i taka energia, która pcha do przodu. Co jest ważne, zostaw tą przeszłość za sobą, bo zobacz, ewidentnie tu ktoś nie zostawił przeszłości za sobą emocjonalnie i intelektualnie, co sprawiło to przyblokowanie w tu i teraz, a tu by trzeba iść do przodu, prawda? Tak, okej, idźmy dalej. Teraz cytat sobie weźmiemy. O, jak pięknie. Wow! Kochani, ale po prostu wow. Wow. Potężna zmiana z przeznaczenia. No nieźle. Okej, runę tutaj jeszcze wam wyciągam. Co za runa? Wow, runa Mannas, ale cudownie. Runa Mannas to jest właśnie ja, a inni, prawda? To jest ja w grupie, to jest ja w społeczeństwie. Tak jak tu była ta dziesiątka pentakli, pamiętacie, prawda? Tak, to jest ogólnie człowiek, z którym gdzieś tam mamy jakąś styczność. No i my w tym porządku społecznym, w tej grupie, prawda? Czyli gdzie się czujesz dobrze, gdzie się czujesz jako jednostka tej wspólnoty, prawda? Jest tutaj jak najbardziej pokazana możliwość fajnej zmiany. Coś tu się dzieje w tym obszarze, jakby ty, a inni ludzie. Jakby czuję, że tutaj coś się układa, coś się zmienia, jakby przychodzi do ciebie takie inne zrozumienie. Inaczej zaczynasz postrzegać może kogoś, kto wokół ciebie, może siebie też,
Może związki, relacje, czuję takie przebudzenie tutaj, jakby, prawda? Przebudzenie do wyższej świadomości. Wow. No piękny tydzień, kochani. Dobra, weźmy jeszcze mini, wybierz kartę na trzy możliwości. Możesz zapytać o osobę, sytuację, o wydarzenie. Okej. Okay. Na trzy możliwości mamy 1, 2, 3, jedyneczka. Tu mamy zdecydowane tak, numer 2. Tak i numer 3. Najpierw odpuść przeszłość. Dobrze, kochani, to tyle. Wow, tydzień niesamowity. Jeżeli chcecie, to o tej runie Mannas poczytajcie sobie jeszcze. Jest to runa numer 20 w tym futharku starszym. A ja dzisiaj mówię Wam już do widzenia i gratuluję Wam przepięknych energii na ten tydzień. Wykorzystajcie je, kochani. Teraz zauważyłam, że dwa razy mamy dwa kielichy. Wow! Wow! Naprawdę, kochani, wow! Czytanie przepiękne. Tak naprawdę ja bym powiedziała, że w tym tygodniu wszystko się może zdarzyć. Działaj, Raczku. Pozdrawiam serdecznie. Pa, pa.